Rozdział dziewiąty Płynące z kuchennych okien zapachy zapowiadały bliskość obiadu, gdy major zażądał, aby go odwieźć na brzeg. Łowicki zapraszał wprawdzie na obiad, ale gdy major podziękował, nie nalegał. Zaofiarował się natomiast skwapliwie jako przewoźnik. Choć starał się tego zbyt ostentacyjnie nie okazywać, widać było, że cieszy go odjazd majora uznał to za pierwszy sygnał zwiastujący zakończenie dochodzenia w sprawie śmierci Rzędzińskiego. A kiedy w dodatku Sawoś polecił Romanowskiemu, aby mu towarzyszył, malarz nie potrafił ukryć zadowolenia. Pozostali mieszkańcy ośrodka również. Jedni z leżaków, inni wyglądając dyskretnie z zafiranek, w oknach swoich domków obserwowali sługą odbijającą od przystani motorówkę. W łodzi panowało milczenie. Sierżant miał wielką ochotę podzielić się z majorem swymi nowymi odkryciami, ale nie zamierzał tego robić przy Łowickim. Zresztą major najwyraźniej nie przejawiał chęci do rozmowy. Rozglądał się po jeziorze i otaczającym je sosnowym lesie, a jego kpiarskie zazwyczaj spojrzenie wyrażało zachwyt. Dziękuję i do zobaczenia w przyjemniejszych okolicznościach. Zwrócił się do Łowickiego. Gdy przebili do brzegu. Zabrzmi to może niewłaściwie, ale żałuję, że mój pobyt trwał tak krótko. Pięknie tu. Mamy jeszcze wolne miejsca. Gdyby pan major zechciał. Ba! westchnął Sawoś. Budująca Maksyma chcieć to móc. Zawodzi w takich sytuacjach. Chociaż kto wie, może zjawię się szybciej, niż obaj w tej chwili przypuszczamy. Powiedział to niby od niechcenia, ale Łowicki zrozumiał aluzję. Czego on się u diabła boi? Pomyślał Romanowski, obserwując go spod oka. Czyżby jednak naprawdę miał coś wspólnego z nagłym zgonem swego dyrektora? Poczekać na pana? spytał Malarz. Czy ja wiem? Romanowski spojrzał wyczekująco na zwierzchnika, ale Sawosi udał, że tego nie dostrzega i ruszył w stronę wsi. Niech pan wraca. W razie czego zabiorę się z Gibikiem. Romanowski pomógł Łowickiemu zepchnąć łódź na głębszą wodę i dopędził majora. Nadal utrzymujesz, że ten facet jest niewinny? Spytał Sawoś. Nigdy tego stanowczo nie twierdziłem. Uważam tylko, że zbyt dużo poszlak prowadzi w jego kierunku. W przyzwoicie skonstruowanej powieści kryminalnej taki Łowicki w ostatnim rozdziale powinien się okazać czysty jak łza. W życiu bywa różnie. No, bo jeśli jest niewinny, to dlaczego tak się boi? Zauważyłeś to, prawda? Rąbnął sobie dla kurażu parę kieliszków, ale mimo to ma Pietra jak wszyscy diabli. Czasem pokrywa to szalancją, czasem gładkimi słówkami. W sumie jednak bardzo się ucieszył naszym odjazdem. Inni też się boją. Kijek na przykład. Kiedy z nim rozmawiałem, tak mu latała grudyka, jakby się nią miał lada chwila udławić. Sam już nie wiem, co o tym wszystkim myśleć, wyznał sierżant. Faktem jest, że ktoś wieczorem albo w nocy zmienił położenie deski na trampolinie w ten sposób, że skierowana była wprost na wrak czołgu. Nie zrobił tego chyba Łowicki, bo przed powiadomieniem milicji postarałby się umocować deskę w dawnym położeniu. Miał na to dość czasu, zakładając, że Rzędziński poszedł na skocznie niemal bezpośrednio po brydżu. A jeśli stało się to rano wtedy oczywiście można przyjąć winę Łowickiego Z tymi jednak zastrzeżeniami, o których mówiłem przedtem. Chwilami skłonny jestem uznać, że był to jednak nieszczęśliwy wypadek. O, to coś nowego w głosie majora pojawiła się kpiarska nutka. Wiem, brzmi to trochę nieprawdopodobnie, a cała moja teoria opiera się jedynie na przesłankach psychologicznych. Przejdź do konkretów, syneczku, ponaglił major. Kiedy w tym właśnie kłopot, że brak konkretów. To znaczy są, ale bardzo niepewne. Kiedy przynieśliśmy z Łowickim zwłoki Rzędzińskiego do domku, zauważyłem parę drobiazgów świadczących, że wychodząc na swój ostatni trening Rzędziński się śpieszył. Nie wziął płaszcza kąpielowego, mimo że noc była chłodna. Nigdzie nie mogłem znaleźć jego koszuli, choć i ubranie, a nawet krawat zostawił na poręczy fotela. Obok drzwi na stołku leżały rzucone byle jak skarpetki. W kieszeni jego ubrania znalazłem pęk kluczy, w tym także klucz od domku. Doszedłem wówczas do wniosku, że rzędziński spieszył się, bo był z kimś umówiony. Jak dotąd nie mogę się dopatrzyć związków z teorią o nieszczęśliwym wypadku. Właśnie do tego zmierzam. Obecnie uważam, że na rzędzińskiego nikt nie czekał. Spieszył się, bo chciał zrealizować pomysł, który mu nagle przyszedł do głowy. Starszy pan miał ponoć apodyktyczne skłonności. Pomysł ustawienia trampoliny akurat w tym miejscu był jego. Ustąpił wprawdzie Łowickiemu o tyle, że deskę skierowano tak, aby wraczał czołgu nie zagrażał nurkującym, ale wcale nie był przekonany, że to żelastwo jest naprawdę groźne. I postanowił to udowodnić. Pomysł przyszedł mu do głowy w nocy. W domku czekała na niego panna Jola. Jesteś pewien, że tam była? Sama się przyznała. Potwierdzili to również pośrednio brydżyści, którzy wracali z rzędzińskim z klubu. Słyszeli głos kobiecy. Nie są, co prawda, pewni, czy to był głos Kwiecińskiej, ale wobec jej własnych zeznań nie ma to znaczenia. Otóż z panną Jolą Rzędziński miał trochę napięku. Szło o Romcie, kelnerkę i sympatię Łowickiego. Można przyjąć, że Rzędziński wolał odwlec moment spotkania z Kwiecińską. Dlatego sprawował się cicho, by jej nie zbudzić, i szybko wyniósł się z domku. Jako faktyczny gospodarz ośrodka wiedział, gdzie leży klucz francuski, wziął go, zmienił położenie deski. Potem nastąpił fatalny skok. Sierżant zamilkł nagle. Coś ci nie pasuje? Domyślił się sawoś. Teoria jest całkiem, całkiem. Nie pasują mi do tego śruby i klucz, westchnął sierżant. Nie, to przechodzi jednak moje możliwości. I opowiedział pokrótce majorowi o śrubach zbieranych przez gibika w wodzie oraz koło sanitariatu. A także o kluczu znalezionym we w miejscu, gdzie najmniej mógł się tego spodziewać. Fatalne. Sawoś pokręcił współczująco głową. A już byłoby tak dobrze, co? Maluczko, a dowiódłbyś, że uparty staruszek popełnił samobójstwo. Byłby to najbardziej oryginalny sposób pozbawienia się życia, jaki odnotowały kiedykolwiek kroniki policyjne. Doszli właśnie do posterunku, przed którym czekała milicyjna wołga. Kierowca włączył silnik. Zaczekajcie na mnie jeszcze chwilę rzekł sawoś, pochylając się nad otwartym okienkiem samochodu. Mam jeszcze coś do załatwienia z sierżantem. No, teraz to już na pewno odbierze mi sprawę pomyślał Romanowski. Kiedy znaleźli się sam na sam w jednym spokoju posterunku, major wrócił do przerwanej rozmowy. Umiesz myśleć, syneczku, i to jest dobre. Myślisz czasem głośno i to też nie jest złe. Naucz się jednak nie myśleć głośno w obecności zwierzchników, bo to może mieć dla ciebie fatalne skutki. Nasz naród jako całość obdarzony jest wspaniałym poczuciem humoru. Natomiast nie da się tego opowiedzieć o każdym pojedynczym osobniku. Gdybyś przypadkiem trafił na kogoś takiego, nie opowiadaj mu anegdotek, bo a nuż się na tym nie pozna? No, a teraz do rzeczy. Strasznie tu u ciebie gorąco. Major zdjął marynarkę, rozluźnił krawat i ciężko usiadł na krześle, które zaprotestowało przeciwko temu przeraźliwym skrzypnięciem. Pomówmy o faktach. Co ustaliłeś z całą pewnością. Po pierwsze, że Rzędziński nie żyje. Po drugie, że deska na trampolinie została skierowana przez kogoś w niej właściwą stronę. Po trzecie, że w domku rzędzińskiego nie wszystko wyglądało tak, jak powinno twoim zdaniem wyglądać u człowieka lubiącego porządek. Po czwarte wreszcie, że wczoraj do późna grano w brydża. Reszta to domysły. Hipotezy i wiadomości z drugiej czy nawet z trzeciej ręki. Mam jeszcze klucz, uzupełnił sierżant, kładąc na biurko podłużne zawiniątko. Owszem, to jest konkret, choć na razie nie ma pewności, czy ma jakiś związek ze sprawą. Dowiemy się, jak jest, gdy ten klucz wezmą pod lupę nasi specjaliści. Są także dolary. Znalazłeś je? Nie. Więc włóż to na razie między bajki, albo raczej między legendy, bo w legendach bywa przysłowiowe źdźbło prawdy. W tym wypadku wygląda ono póki co tak, że rzędziński faktycznie należał do ludzi, którzy, na przykład w przeciwieństwie do mnie, mogą mieć przy sobie taką kupę forsy. Szukaj tych dolarów. To może być cenny ślad. Może, ale nie musi. Wracając do sprawy trampoliny, już w tej chwili możesz z grona podejrzanych wyłączyć robotników, którzy ją montowali. W ogóle nie brałem ich pod uwagę, wtrącił sierżant. To źle. Trudno byłoby, co prawda, doszukać się motywu, ale oni mieli największą szansę dokonania machinacji z deską. Założę się, że ten roztrzepany łowicki nie zauważyłby zmiany jej położenia ani tego, że jest źle przytwierdzona. Mam jednak również zeznanie Wrząślińskiego. Wczoraj wieczorem wlazł na trampolinę, pochuśtał się na tej desce, ale nie zaryzykował skoku. Mówił mi, że nie lubi skakać, zauważył sierżant. Oznacza to po prostu, że nie bardzo umie. Dlatego skoczył z niższej deski. I ta także była solidnie przytwierdzona. Manipulacji ze śrubami dokonano więc rzeczywiście w nocy lub na tranem. Jedno mnie tylko zastanawia. Wrzosiński twierdzi stanowczo, że poczułby, gdyby deska była słabo przyśrubowana. A co dopiero mówić o rzędzińskim? Był kiedyś mistrzem w tej dyscyplinie. Stąd wniosek, że ukierunkowanie deski zmieniono po skoku rzędzińskiego. Ale po co? Przypuszczalnie po to, aby obciążyć Łowickiego, jak się słusznie domyślałeś. Znów jednak wkraczamy w sferę hipotez, a mieliśmy się trzymać konkretów. Niektóre fakty muszę ustalić w białym stoku. Postaram się dowiedzieć czegoś więcej o mieszkańcach ośrodka, niż oni chcą sami powiedzieć. Tobie radzę, abyś na razie pozostawił Łowickiego w spokoju, a zajął się innymi. Praktycznie każdy. Kto znał nawyki rzędzińskiego, mógł przecież ustawić w odpowiednim miejscu łódkę albo rower wodny. Więc jednak obywatel major odrzuca stanowczo hipotezę, że śmierć nastąpiła wskutek uderzenia o zatopiony wrak czołgu. Jeśli zgadzasz się ze mną, że położenie deski zmieniono po skoku, a nie przed, to musisz się wyrzec także i tego czołgu. Rąbnięcie głową w burtę łodzi wydaje się bardziej prozaiczne niż okopułę tygrysa, ale w naszej pracy musimy niestety rezygnować z efektownych rozwiązań na rzecz pospolitych faktów. Faktem zaś jest, że w ciągu kilku godzin nie da się opróżnić, a później z powrotem napełnić jeziora. To także brałem pod uwagę Gdybyś w dodatku słuchał południowego dziennika radiowego, dowiedziałbyś się, że ktoś tam zawalił terminy i statki przypłyną dopiero jesienią. Dla tegorocznych turystów będzie to musztarda po obiedzie, ale ciebie ta wiadomość powinna ucieszyć. Odpada konieczność kontaktowania się z płetwonurkami, ekspertami od skoków, a także dokonywania pomiarów. Nagle Sawoś urwał. Chwilę coś rozważał. Słuchaj no syneczku o której godzinie znalazłeś ten klucz mniej więcej na kwadrans przed odjazdem z wyspy aha, a więc około w pół do pierwszej a przedtem powiadasz pokój był zamknięty ciekawe obywatel major sądzi, że klucz znalazł się tam w wyniku nadania tej informacji podchwycił sierżant. Ale to by przemawiało znów na korzyść Łowickiego. Z wyjątkiem kilkunastu minut, które spędził na jeziorze, cały czas był ze mną. Trzeba sprawdzić, kto ma tranzystorowe radio. Wszyscy mają, osadził go major. Rzuciło mi się to w oczy nie dlatego, żeby mnie to szczególnie interesowało. Zastanowiło mnie tylko, Dlaczego ludzie jadąc nad jezioro w poszukiwaniu ciszy, zabierają ze sobą źródło hałasu? Chyba masz rację, Łowicki nie podrzucił klucza. Poszedłbym nawet dalej. Podrzucając to narzędzie w miejscu, w którym musiałeś je znaleźć, ktoś chciał jeszcze raz wskazać na Łowickiego jako na sprawcę śmierci Rzędzińskiego. Wspomniałeś, że ktoś go widział z tym kluczem, kiedy rano zamierzał zmienić położenie deski. Z całą pewnością widziała go wówczas Mereszczyńska. Poza nią mógł go widzieć każdy, bo malarz, jak twierdzi, stracił głowę ze strachu i pałętał się z tym kluczem po ośrodku. To oczywiście nie upraszcza sprawy. Słuchaj no, syneczku, tak czy owak wyjaśnienie kwestii zabójstwa pozostawiam tobie. Wezmę ten klucz do ekspertyzy, nacisnę także zakład medycyny sądowej żeby nie zwlekając przesłali ci wyniki. W Augustowie powiem, żeby ci tu kogoś dosłali do pomocy. Sawoś wstał, ubrał się. Ze mną możesz się kontaktować o każdej porze dnia i nocy. Myślę, że szybko się z tym uwiniemy. W swojej sprawie mam już sporo wiadomości, brak mi jednak najważniejszych. Jeśli się nie pośpieszę, Ptaszki wyfruną nam z garści i będę musiał wszystko zaczynać od nowa. Gdybym przynajmniej wiedział, czego dotyczy ta druga sprawa. Jeszcze raz ci mówię, nie chcę niczego sugerować. Jeśli moje domysły są słuszne, dowiesz się wszystkiego sam. Tylko proszę cię, działaj rozważnie i nie daj im się rozjechać. Znasz się na sztuce? Sierżant spojrzał podejrzliwie na Sawosia. Czyżby Baryła szykował jakiś kawał? O tyle, o ile. Odparł ostrożnie. Tym lepiej dla ciebie. Mniej będziesz cierpiał oglądając arcydzieła łowickiego. Odwiedź go w jego domku. Chciałem tam zajść, ale go nie było, więc tylko zajrzałem przez okno. Dostrzegłem parę bohomazów. To naprawdę taki zły malarz. Sam zobaczysz. Według mnie to są koszmarki. Same widoczki zużywa więcej akwamaryny niż komunalna pralnia w mieście średniej wielkości. O takich obrazach mówi się, że nie można ich powiesić do góry nogami, bo by się z nich woda wylała. Osobiście nie mam nic przeciwko pejzażom, rzekł zaczepnie Romanowski. Ja też, pod warunkiem, że to będzie malarstwo, a nie pacykarstwo. Jakim cudem wobec tego przyjęto go do Związku Plastyków? A kto ci powiedział, że należy? On nie, ale myślałem. Wobec tego myślałeś źle. Związek, do którego mógłby łowicki należeć, a nawet piastować w nim wysokiej godności, jeszcze nie powstał. Powinien się nazywać Stowarzyszenie Pacykarzy Odpustowych. Czy wiesz, że on na żądanie domalowuje na swoich pejzażykach jelenie? Więc jednak ma odbiorców. Ma i to przeważnie za granicą. Ciekawe. Trochę mi się wydało dziwne, że nie znam jego nazwiska. Mamy w Białym Stoku paru znajomych malarzy, głównie dzięki Piotrowskiemu. Stanisławowi. Nieoczekiwanie ożywił się major. Tak. Obywatel major go zna? Owszem, chociaż nie osobiście. Słyszałem o nim to i owo. Widziałeś jego zbiory? Wiele razy. Nie jesteś więc taki zielony w sprawach malarstwa, jak udajesz. Sawoś nagle przestał się śpieszyć. Rozpiął marynarkę. Usiadł. Słuchaj, no. A dobrze go znasz. To mój nie doszły teść. Uśmiechnął się gorzko Romanowski. Chodziłem kiedyś z jego córką. Tak to nazywaliśmy Mówmy raczej o nim. Przerwał niecierpliwie major. Podobno handluje obrazami Wiesz coś na ten temat. Nie nazwałbym tego handlem. Sprostował ostrożnie Romanowski. Czasem coś sprzedaje ze swojej kolekcji. Ma niewielką pensję, a studia Ełki kosztują. Poza nią ma jeszcze syna, dużo starszego. Prawie go nie znam. Kiedy ja i Elka byliśmy w liceum, on już kończył politechnikę. Czy ten zbiór jest tu rzeczywiście cenny? Nie znam się na tyle na malarstwie, by to ocenić. Ma kilka płócien dawnych malarzy białostockich. Prawdę mówiąc, dopiero od niego dowiedziałem się że tacy byli. A wśród tych obrazów było może jakieś płótno sylwestra Mirysa? Nawet dwa. Czyjś portret. Nie pamiętam czyj. i pejzaż. Ten pejzaż zaliczano do okresu włoskiego Mirysa. To znaczy, przypuszczano, że powstał w czasie jego studiów w Rzymie. Ale właśnie pan Piotrowski dowiódł, że Mirys malował go w Białym Stoku, a właściwie w Choroszczy. Bo znajdujący się na drugim planie budynek to fragment letniej rezydencji Jana Klemensa Branickiego, Hetmana Wielkiego Koronnego. Synku, nie zginiesz na tym świecie, wykrzyknął senfazą major. Jak cię wyrzucą z milicji, zajmiesz się oprowadzaniem wycieczek po białym stoku. W wolnej chwili chętnie o tym posłucham. Na razie powiedz mi, dawno widziałeś ten pejzaż dokładnie trzy miesiące temu, odparł niechętnie sierżant. Okoliczności, w jakich po raz ostatni oglądał kolekcję Stanisława Piotrowskiego, były dla niego raczej niemile. Przekonał się ostatecznie, że chłopak, którego widywał ostatnio w towarzystwie Ełki, był dla niej kimś znacznie więcej niż kolegą z jednego roku. Major nie mógł o tym oczywiście wiedzieć, Dlatego inaczej wytłumaczył sobie nagłą zmianę nastroju podwładnego. Jesteś pewien? Całkowicie. Pan Piotrowski wspomniał wprawdzie, że ktoś chciał od niego ten obraz kupić, ale dawał mniej niż jest wart. Nie wspomniał kto to taki? Nie, ale chyba ktoś z białego stoku. Rozmawiali na ten temat podobno parę razy, a pan Piotrowski niechętnie podróżuje. Od wielu lat ma kłopoty z sercem. Boi się, że umrze w drodze. To nie znaczy, że tamten drugi też ma słabe serce, zauważył major. Cóż, teraz to już naprawdę muszę uciekać. Działaj zgodnie z naszą umową. Jutro albo najdalej pojutrze przyjadę. Ale gdyby zdarzyło się coś naprawdę ważnego, alarmuj mnie albo swoją komendę powiatową. Mają odpowiednie instrukcje, żeby udzielić ci natychmiast wszelkiej pomocy z pominięciem formalności. Aha, bo zapomniałem ci powiedzieć, do zakończenia tej sprawy zostałeś oddelegowany i podlegasz tylko mnie. Bywaj, syneczku. Rozdział dziesiąty. Łowicki nie omieszkał podzielić się z czasowiczami przypuszczeniem, że dochodzenie w sprawie śmierci rzędzińskiego zostało niemal zakończone. Nic dziwnego, że powrót sierżanta do ośrodka wywołał konsternację Kiedy Romanowski, nie znalazłszy nikogo na plaży, zaszedł do jadalni. Przywitały go zdziwione, niemal zgorszone spojrzenia. Puta pozwolił sobie nawet na niewybrydny żart. O, pan władza! zawołał. Czyżby znów przydarzyło się nam coś niezwykłego? Putowa spojrzała na męża z dezaprobatą, parę osób skwitowało jego uwagę niepewnym uśmiechem. Natomiast Łowicki w tym momencie sprawiał wrażenie uczniaka przyłapanego na gorącym uczynku. Proszę, niech pan siada, zawołał, zrywając się i wskazując krzesło obok siebie. Ja też jeszcze nie jadłem. Czekając na pański powrót. Miny obecnych utwierdziły sierżanta w przekonaniu, że wbrew tym zapewnieniom kierownik ośrodka liczył poważnie na umorzenie śledztwa i jeśli nie mówił o tym otwarcie, to z pewnością paru osobom dał do zrozumienia, iż po południe będą już mieli spokojne. Właściwie tylko rybak zachowywał się normalnie. Nie raczył nawet unieść głowy z nadksiążki. Natomiast Kwiecińska i Roma wydawały się wręcz zaniepokojone nową sytuacją. Jestem już po obiedzie, skłamał sierżant. Zresztą nie będę państwu długo przeszkadzał. Moje władze doszły do wniosku, że nie ma powodu przedłużać dochodzenia. Załatwię jeszcze parę formalności, przeprowadzę kilka niezbędnych rozmów i rozstaniemy się. Mówił to do Łowickiego ale dostatecznie głośno, aby usłyszeli go wszyscy. Oświadczenie sierżanta wywarło zamierzony skutek. Kiedy po chwili rozejrzał się nieznacznie, zauważył na twarzach stołowników odprężenie. Wkrótce zresztą dało ono o sobie znać także w inny sposób. Przy stolikach zaczęły się prowadzone półgłosem rozmowy, później ktoś opowiedział jakąś anegdotę, z której zaśmiało się kilku najbliższych sąsiadów. A przy deserze panowała już taka atmosfera, jakby dochodzenia nigdy w ogóle nie było. Dopiero gdy w czasowicze rozeszli się, a kelnerki zasiadły przy jednym ze stolików, by także zjeść obiad, Łowicki odważył się powrócić do sprawy śmierci rzędzińskiego. Więc pański szef mimo wszystko uważa, że był to nieszczęśliwy wypadek? Ciekawe. Czy mówił mu pan o tej desce? Major zgadza się w tej sprawie z panem, kłamał bez zająknięcia Romanowski. To z pewnością zrobił Rzędziński. A co pan sądzi? Ja? Ja mam zwyczaj stosować się do regulaminu szefa. Punkt pierwszy tego regulaminu brzmi: szef ma zawsze rację, a punkt drugi: jeśli nawet szef nie ma racji, patrz. Punkt pierwszy: żałuję że nie stosowałem się do zasad tego regulaminu. Westchnął Malarz, zerkając w stronę stolika, przy którym siedziały kelnerki. Roma zrewanżowała się takim spojrzeniem, że pospiesznie wstał i wyszedł. Przed budynkiem czekał jednak na Romanowskiego, który dał się namówić na szklankę kompotu i pił ją niemal z namaszczeniem, zastanawiając się nad przyczynami konfliktu, jaki najwyraźniej zarysował się między Łowickim i Romą. Rzędzińskiego już nie ma, a to on miał być rzekomo główną przyczyną nieporozumień między narzeczonymi. Będzie pan potrzebował jakiegoś spokojnego kąta, rzekł kierownik, gdy sierżant do niego dołączył. Może pan zajmie domek Rzędzińskiego? Wolałbym skorzystać z pańskiego pokoiku w tym budynku. Proszę bardzo. Jeśli pan chce zająć tamto pomieszczenie, nie mam nic przeciwko temu, rzekł łowicki z ociąganiem, kładąc akcent na słowo zająć. Tylko czy będzie tam panu wygodnie? Oczywiście, potwierdził skwapliwie sierżant. Prawdę mówiąc, cieszyłbym się, gdyby mnie obowiązki zatrzymały tu na noc, przynajmniej raz bym się wyspał. Poeta pisząc wsi spokojna, wsi wesoła nie przewidywał wynalezienia motocykla. W tym pokoju też nie będzie pan miał spokoju, upierał się łowicki. Zapomina pan, że za ścianą urzędują zwykle brydżyści. Może to raczej ja się tam przeniosę, a pan skorzysta z mojego domku. Po co to zamieszanie? Żartowałem, że zamierzam tu nocować. Nie wziąłem ze sobą nawet przyborów toaletowych. Od rana chodzeń nieregulaminowo zarośnięty. Pożyczę panu moją maszynkę, zaproponował ochoczą Łowicki, który na wiadomość, że sierżant nie przewiduje przedłużenia swego pobytu w ośrodku do jutra, wyraźnie nabrał nim muszu. Zaraz skoczę. Ruszył w kierunku swego domku. Romanowski któremu zależało na obejrzeniu prac tak dosadnie skrytykowanych przez majora, pospieszył za nim. Nigdy jeszcze nie byłem w pracowni malarza, rzekł wchodząc do środka, choć Łowicki bynajmniej go do tego nie zachęcał. Z miną profana zaszczyconego zaproszeniem do świątyni sztuki Romanowski począł oglądać obrazy. W niewielkim domku było ich sporo. Stały oparte o ścianę, leżały na tapczanie. Na podłodze i szafie. Wszystkie przedstawiały to samo jezioro, różniły się w zasadzie jedynie ujęciem i kolorytem, choć dominował błękit. Ten rzeczywiście nie musi się obawiać, że mu powieszą obraz do góry nogami, pomyślał sierżant, przypominając sobie złośliwości baryły. A głośno rzekł Nie znam się na malarstwie, ale pańskie obrazy podobają mi się. Przynajmniej wiem, o co chodzi. Moda na malarstwo abstrakcyjne już się powoli kończy, oświadczył z namaszczeniem Łowicki. Zaczyna się wracać do realizmu. Ile lat można oszukiwać siebie i innych, że liczy się głównie zestawienie barwnych plam. To był chwyt obliczony na koniunkturę. Dziś coraz mniej odbiorców daje się na to nabrać, szczególnie za granicą, gdzie najchętniej kupuje się znów pejzaże. Dyle nie były banalne i nie przypominały barwnej fotografii. A więc całkiem inne niż twoje, pomyślał sierżant. Słuchając wywodów Łowickiego rozglądał się nieznacznie, poszukując źródła intensywnej woni, która go zaintrygowała od pierwszej chwili. Był to niewątpliwie zapach olejnej farby, żaden obraz jednak nie wyglądał na świeżo namalowany. Na niektórych już nawet nieco spękała farba a kilka dość gruntownie obstrzyły muchy. Udając, że chce się przyjrzeć płótnom z bliska, sierżant począł przestawiać obrazy tak, by światło padało na nie pod coraz to innym kątem. Przy okazji, niby niechcący, dotykał ich ręką. Żadne nie było wilgotne. O, jaka ładna rama! zawołał, przerywając łowickiemu pean na cześć malarstwa realistycznego. Prawdziwy antyk. Tak, potwierdził Łowicki, wyraźnie skonsternowany odkryciem sierżanta. Jest właściwie niewiele warta, ale jeszcze trochę, a zniszczyłaby się do reszty. Walała się u moich znajomych na strychu. Sierżant tymczasem bezceremonialnie wyciągnął ramę z zatapczanu, gdzie stała częściowo przysłonięta obrazami. Co pan mówi? To stara, dobra robota, zachwycał się. Głowę dam za siedemnasty wiek. Trochę podniszczona, to prawda, ale proszę zobaczyć, jak się trzyma. Zna się pan na tym? Trochę. Mój ojciec jest stolarzem. Ach, tak, rzekł Łowicki z kpiną w głosie, dając do zrozumienia, że teraz już pojmuje, skąd to zainteresowanie rajmą o wiele żywsze i bardziej spontaniczne niż obrazami. Skoro się Panu tak podoba, niech ją Pan sobie weźmie. Naprawdę? Ucieszył się Romanowski. Dziękuję. To będzie prezent dla ojca. Prześlęczy nad nią pół zimy, ale doprowadzi do takiego stanu, że będzie wyglądała, jakby wyszła z pracowni siedemnastowiecznego mistrza. Serdeczne dzięki. Nie ma za co. To ja powinienem podziękować, że mnie Pan od niej uwalnia. Nie ma pan pojęcia, jak sobie zagraciłem pracownie podobnymi rupieciami. Jeszcze trochę, a nie będę miał gdzie malować. Nie byłaby to znów taka wielka strata dla ludzkości, pomyślał sierżant. Dalsze przeciąganie wizyty było bezcelowe. Z ramą w jednej ręce, z maszynką do golenia w drugiej Romanowski opuścił domek. W drodze do budynku gospodarczego, gdzie po pewnych oporach Łowicki pozwolił mu zamieszkać na czas pobytu w ośrodku, natknął się na putę. Cóż to pan takiego niesie? spytał z uprzejmą ironią prawnik. Czyżby dowód rzeczowy? Owszem. Ale chyba nie ma nic wspólnego ze sprawą, której zawdzięczamy pańską wizytę. Jak dotąd, jest to jedynie dowód, że niegdyś ceniono sobie sztukę. Taka rama kosztowała zapewne masę pieniędzy. Obraz musiał być oczywiście bez porównania cenniejszy. Rozumowanie niepozbawione logiki obrazów naszego Van Gogusia nikt rozsądny w coś równie solidnego nie oprawi. To on dał panu ten antyk? Tak. Ciekawe, skąd ją wziął? A może jednak chciał w to oprawić któryś ze swoich bohomazów, aby podnieść jego wartość? Może go pan o to spyta? Romanowski skłonił się uprzejmie. Właśnie idzie. Zmieszanie puty sprawiło mu satysfakcję. To drobny rewanż za twoje poklepywanie po ramieniu, kauzy perdo Pomyślał odchodząc. Kto wie, czy Łowicki nie usłyszał tego, co mówił puta. Nie miał zamiaru być świadkiem wymiany zdań między niefortunnym pacykarzem i samozwańczym krytykiem. W korytarzu unosił się ten sam zapach, który zaintrygował sierżanta w domu Łowickiego. W magazynku także. Ale i tu nie znalazł niczego, co by wyglądało na świeżo pomalowane. Obsesja jakaś, czy co? Pomyślał. W chwilę później siedział w fotelu i oglądał uważnie przyniesioną ramę. Właściwie od pierwszej chwili nie miał wątpliwości, że już ją widział. To właśnie w tę barokową ramę, która wyszła z warsztatu białostockiego stolarza Schlegera, oprawiony był pejzaż Sylwestra Miresa, szkota wychowanego we Francji, wykształconego w Rzymie, a malującego niemal całe życie w Białym Stoku. Obraz przedstawiał jakąś wyimaginowaną krainę nad brzegiem przesadnie błękitnego morza. Jedną trzecią płótna wypełniało równie lazurowe niebo, jakiego nie widuje się w naszej szerokości geograficznej. Natomiast na drugim planie wznosił się pałacyk, którego resztki można dotąd oglądać w choroszczy pod białym stokiem. Ponieważ Mirys po osiedleniu się w Polsce nie wyjeżdżał do Włoch i umarł w białym stoku, hipoteza Stanisława Piotrowskiego na temat miejsca powstania obrazu zyskała aprobatę specjalistów. Pejzaż nie robił większego wrażenia. Nie był ani ładny, ani efektowny. Cenny był głównie dlatego, że do naszych czasów zachowało się stosunkowo niewiele płócien Mirysa. Piotrowski opowiadał o tym obszernie podczasowej ostatniej wizyty sierżanta w jego domu. Romanowski miał jednak wówczas własne kłopoty i jedynie przez grzeczność wysłuchał, nie po raz pierwszy zresztą zawiłej historii obrazu pozostającego w posiadaniu rodu Piotrowskich jeszcze od czasów kongresu wiedeńskiego. W rozmowie z Sawosiem sierżant przemilczał właściwie tylko jeden szczegół. Nieznany amator malarstwa Miresa proponował Piotrowskiemu zapłatę w dolarach. Pomijając te informacje sierżant czuł, że nie jest całkiem w porządku wobec majora, ale była to po części jego wina. Wypytywał o Piotrowskiego w taki sposób, jakby to był handlarz antykami. Tymczasem starszy pan po prostu lubi obrazy a rozstaje się z nimi niechętnie i tylko w ostateczności. A poza tym bez względu na to, jak się mają sprawy z tym kolegą ze studiów, chodziło przecież o ojca Ełki. Znalazłszy teraz ramy w miejscu, gdzie mógł się tego najmniej spodziewać, sierżant Romanowski nie był pewien, czy postąpił słusznie. Major wprawdzie nie chciał puścić farby, ale sprawa, którą prowadzi, ma chyba jakiś związek z nielegalnym obrotem antykami. Stąd jego zainteresowanie osobą Piotrowskiego Czyżby starszy pan rzeczywiście miał coś na sumieniu? Czy tym tajemniczym kontrahentem, który chciał zapłacić za pejzaż dewizami, nie był przypadkiem rzędziński? Może właśnie ten obraz stał się powodem jego śmierci? Może dolary, które miał przy sobie, były przeznaczone na jego kupno? Łowicki kłamie jak znud. Może i dostał ramę od znajomych, ale z pewnością nie walała się ona na strychu. Czy widział płótno, jakie w nią było oprawione? A jeśli widział, to czy wie, ile jest wart? Raczej wątpliwe. Informacje, że rama pochodzi z XVII wieku, przełknął gładko, choć w ornamentyce są aż nadto widoczne wpływy klasycystyczne. Jedno nie ulega wątpliwości, obraz zmienił właściciela. A że interesował on majora, Baryła musi dowiedzieć się jak najszybciej o przypadkowym znalezieniu ramy akurat tu. Resztę niech sam sobie wyjaśnia, skoro był taki tajemniczy i nie chciał zdradzić, czym się aktualnie zajmuje. Doszedłszy do tej konkluzji, sierżant Romanowski odstawił zdobycz pod ścianę. Bez względu na to, czy sprawa obrazu łączy się jakoś ze sprawą śmierci Rzędzińskiego, czy nie, jego zadaniem jest wyjaśnienie do końca tego, co zdarzyło się w ośrodku w ciągu ostatniej nocy. Rozdział jedenasty Liczba przyczyn, dla których człowiek odbiera życie innemu przedstawicielowi swego gatunku, jest wbrew pozorom bardzo ograniczona. Zazdrość. Zemsta, gniew, strach, chciwość oto najczęstsze powody skłaniające do morderstwa. W porywie gniewu lub zazdrości, a także ze strachu ludzie zabijają, nie wiedząc zazwyczaj, co czynią. Oczywiście bywają wyjątki. Na ogół jednak u podłoża zabójstwa z premedytacją można znaleźć jako faktyczny powód zemstę lub chęć zagarnięcia cudzej własności. Nic nie wskazuje na to, aby ktoś bał się Rzędzińskiego. Większość mieszkańców ośrodka, to ludzie przybyli z różnych stron kraju. To oczywiście jeszcze o niczym nie świadczy. Zdarza się, że ludzie mieszkający przez wiele lat z dala od siebie spotykają się nagle i w osobie noszącej nieznane im nazwisko rozpoznają śmiertelnego wroga. W tym wypadku jednak można to wykluczyć. Wszyscy tu znają się od lat. Bardzo często spędzali razem urlopy. Gdyby któryś z nich miał powody obawiać się rzędzińskiego, uciszyłby go już dawno. Z tych samych powodów można chyba wykluczyć zemstę. Choć, co prawda, na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy, jakie upłynęły od ubiegłorocznego urlopu, wiele mogło się wydarzyć. Czy jednak morderca w ciągu tak długiego czasu nie mógł znaleźć bardziej korzystnych dla siebie warunków niż te, jakie istnieją w ośrodku zamieszkanym przez kilkanaście zaledwie osób? Przecież w tych okolicznościach automatycznie znalazł się w kręgu podejrzanych. To bardzo ryzykowne, nawet w sytuacji, gdy morderstwo zostało upozorowane na nieszczęśliwy wypadek. Jeśli Łowickiemu nie udowodni się że kombinacja z trampoliną była zamierzona, władze śledcze zaczną szukać innego rozwiązania. I w końcu je znajdą, szperając w przeszłości kilku podejrzanych. To tylko kwestia czasu. Gniew i zazdrość też chyba nie wchodzą w grę. W uniesieniu można człowieka zastrzelić, zadźgać nożem, ale nie można go zmusić, aby o określonej porze wlazło na trampolinę i skoczył z niej prosto na wrak czy coś w tym rodzaju. Cóż więc pozostało? Chciwość. Na pierwszy plan wysuwa się znów sprawa owych pięciu tysięcy dolarów, które Kwiecińska rzekomo widziała. Jeśli rzędziński tej sumy nie miał ani nie grano o dolary, to skąd ich przyszłoby do głowy, by o nich w ogóle mówić? Jeśli zaś istniały, to dlaczego brydżyści jednomyślnie temu przeczą? Oczywiście można założyć, że chcą w ten sposób zatuszować jakieś machlojki zmarłego przyjaciela. Takiej sumy nie zdobywa się u nas na ogół w sposób legalny, nawet jeśli się jest znanym wynalazcą, który sprzedał patent za granicą, wybitnym artystą, pisarzem. Rzędziński zaś był po prostu urzędnikiem. Mógł, co prawda, otrzymać spadek, ale czy zabrałby ze sobą taką sumę na urlop, Jasne więc, że zamierzał uregulować jakąś należność. Uparte wypieranie się brydżystów, że grano o dolary, może wynikać także ze strachu o własną skórę. Rzędzińskiemu już wszystko jedno, ale ich można pociągnąć do odpowiedzialności niezależnie od tego, czy dolary miały jakiś związek z nagłym zgonem ich kolegi czy nie. Konsekwentnie zaprzeczając zeznaniom Kwiecińskiej mają szansę tego uniknąć. Tak się jakoś utarło, że chętniej dajemy wiarę grupie niż jednostce. Tak czy owak dolary to właściwie w tej chwili jedyny punkt zaczepienia, a mord na tlera bunkowym, to jedyne, co zostało po wyeliminowaniu innych motywacji. Zdając sobie sprawę, że rozumowanie to jest w wielu punktach naciągane, sierżant uznał, iż drugą fazę śledztwa musi zacząć od ostatecznego wyjaśnienia. Czy Denat miał przy sobie te nieszczęsne dolary? Jako pierwszą poprosił do siebie kwiecińską. Panna Jola weszła do pokoju z ociąganiem i taką miną, jakby ją czekały tortury. Była nieśmiała i wystraszona. Nikt by jej w tej chwili nie posądził o tupet, z jakim kilka godzin wcześniej podawała się za żonę rzędzińskiego. Przycłupnęła na brzeszku fotela i obciągając kusą spódniczkę, bezskutecznie usiłowała przykryć uda. Nie zabiorę pani wiele czasu, rzekł sierżant. Śledztwo w sprawie śmierci dyrektora rzędzińskiego, jak pani słyszała, już się właściwie kończy. Mam jednak obowiązek wyjaśnić sprawę tych pięciu tysięcy dolarów, o których pani wspomniała podczas naszej pierwszej rozmowy. Panowie! Sierżant zajrzał do brulionu, puta, kramer i kijek twierdzą, że nie grano na dolary i że nie widzieli takiej sumy urzędzi Czy podtrzymuje pani swoje poprzednie zeznanie? Nie rozumiem. Może pani się nieco zapędziła albo po prostu HM. Omliła. Powiedziałam prawdę. Nie mam pojęcia. Dlaczego tamci kłamią? A jak pani sądzi? Skąd Urzędziński miał taką dużą sumę? Bo ja wiem. Wzruszyła ramionami. Może otrzymał spadek? Znam jednego takiego, który odziedziczył pół miliona funtów australijskich. Gdyby to zamienić na dolary, to byłoby chyba ze dwa miliony albo i więcej, prawda? Być może. Ale dyrektor nie wspominał o żadnym takim uśmiechu losu? Nie. Przejdźmy wobec tego do wyjaśnienia drugiego problemu. Kiedy pani stwierdziła, że tych dolarów w kieszeni Denata nie ma? Jak tylko dowiedziałam się, że Alfred nie żyje. Proszę to określić dokładniej, o której godzinie i w jakich okolicznościach. Była chyba piąta rano. Zachciało mi się. Urwała, zmieszana. No, wie pan, w tych psich budkach nie ma żadnych wygód. Trzeba biegać za stodółkę. Pomyślałam sobie, że przy okazji warto zajrzeć do Alfreda. Chwileczkę, jak to zajrzeć? Poprzednio zeznała Pani, że mieszkaliście razem. To prawda, ale tej nocy spałam w domku, który mi przydzielił kierownik ośrodka. Wobec tego poprzednim razem powiedziała Pani nieprawdę. Dlaczego? Tak jakoś, sama nie wiem, ale pan przed chwilą powiedział, że można zmienić zeznanie. Oczywiście, tylko to nam nie ułatwia życia, no, ale dajmy temu spokój. Dlaczego wczoraj postąpiła pani inaczej niż zazwyczaj? Źle się czułam, bolała mnie głowa, poza tym milczała krótką chwilę ciekawe. Jakie teraz ugarstwo mi zafunduje? Pomyślał sierżant. Nie wiedział na razie, co sądzić o nowej sytuacji, jaka się nagle wytworzyła. Jeśli Kwiecińska istotnie nie nocowała w domku rzędzińskiego, to czyj głos słyszeli brydżyści? Czy w ogóle go słyszeli? Kijek miał bardzo niepewną minę, gdy Kramer wystąpił z tą rewelacją. Pan go nie znał, podjęła kwiacińska. Alfred był bardzo miły i kulturalny, ale jak się wściekł, lepiej było schodzić mu z drogi. Czy wczoraj wieczorem także był zdenerwowany? Jeszcze jak. Właściwie przez cały czas pobytu tutaj był podminowany. Obyle co się pieklił. Wczoraj, kiedy przed dokończeniem rundki powiedziałam, że mamy dość ci i despać miał taką minę, jakby mnie chciał uderzyć. Inni może tego nie zauważyli, bo potrafił pokryć irytację miłymi słówkami, ale ja wiedziałam, co mnie czeka po jego powrocie. Za długo się znamy, żebym się dała nabrać na jego uśmiechy. Coś mi się tu nie zgadza. Poprzednio oświadczyła pani, sierżant zajrzał do brulionu, że poznaliście się w zimie tego roku. Następnie nie widzieliście się aż do maja. Obecnie mamy połowę czerwca. W sumie spędziliście razem zaledwie kilka tygodni. To zbyt krótki okres czasu, aby poznać dobrze człowieka. Może wydawało się pani, że był poirytowany? Po raz drugi zamyśliła się. Zapaliła papierosa, zaciągnęła się zachłannie. Tak naprawdę, powiedziała przygaszonym głosem, znaliśmy się przeszło trzy lata, prawie trzy i pół. Najpierw była to tylko taka wczasowa miłość. Wie pan, jak to jest? Był przystojny, elegancki, przy gotówce. Tyle, że stary. Ale pomyślałam sobie, co mi to szkodzi? Ślubu z nim nie biorę. Pobawimy się dwa tygodnie i rozjedziemy się każde w swoją stronę. I tak było. Ale potem on zaczął do mnie przyjeżdżać. Nie mieszkała pani w Białym Stoku? Nie, w hajnowce. Po tych wspólnych wczasach w Zakopanem pierwszy raz spotkaliśmy się przypadkiem. Jechał do Białowieży, zatrzymał się, żeby zjeść obiad w Hajnowiance. W sezonie wielu turystów tam zajeżdża, bo w Białowieży tłok. Cztery restauracje i wszystkie pozajmowane przez zbiorowe wycieczki. Byłam w Hajnowiance na kawie z koleżanką i jednym chłopcem z zakładów suchej destylacji drewna. Alfred przysiadł się do nas, potem zabrał nas swoim samochodem do białowieży. I tak się zaczęło od początku. Obecnie również mieszka pani w hajnówce? Nie, w olecku. Przeniosłam się. Zawahała się na moment: Proszę pana, ja mam z nim dziecko. Zorientowałam się, kiedy już było za późno na zabieg. Wtedy on mi wyszukał pracę w Olecku. Załatwił mieszkanie. Obiecał, że jak tylko dostanie rozwód, pobierzemy się. Początkowo przyjeżdżał dość często na sobotę i niedzielę, później rzadziej. Kiedy odwiedził panią ostatni raz? W maju. Właściwie nie przyjechał do mnie. Spotkałam go z tą zdzirą. No, z tą całą Romą. Siedzieli w kawiarni nad jeziorem i gruchali jak dwa gołąbki. Kiedy mnie zobaczył, wcale się nie zdziwił. Nie ma pan pojęcia, jak on potrafił udawać. Przywitał się, jak gdyby nigdy nic. Przedstawił mi Teromę. Powiedział, że jechał do mnie i spotkał ją na szosie. Myślał, że mu uwierzę i żeby się chociaż przy tym zająknął. Dlaczego przypuszcza pani, że kłamał? Może rzeczywiście podwiózł dziewczynę przez grzeczność. Studenci lubią podróżować autostopem. Taki jak ona lubią zaczepiać chłopów, prychnęła Kwiacińska. Ale niemal natychmiast opanowała się. A zresztą, kto ją wie? Może naprawdę jechała do domu? Ona ma rodzinę gdzieś po Toleckiem. Dalej pojechała autobusem, a on zaszedł do mnie. Chciał zobaczyć dziecko, ale było jak raz w żłobku. Znów mi zagadywał zęby rozwodem. W czerwcu miała się odbyć ostatnia rozprawa, później on musiał wyjechać służbowo do Bułgarii, a w lipcu zamierzaliśmy wziąć ślub. Nie wierzyła mu pani. Pół na pół. Kiedy mówił, wierzyłam w każde słowo. O, on umiał mówić. Ale kiedy wyjechał, coś mnie zaczęło dręczyć. Dawno temu, kiedy jeszcze przyjeżdżał do mnie często. Wzięłam z jego portfela wizytówkę. Były na niej numery telefonów służbowego i prywatnego. Przedtem nigdy do niego nie telefonowałam, czekałam, aż sam zadzwoni albo przyjedzie. Coś mnie podkusiło, żeby zadzwonić, dowiedzieć się, co z tym rozwodem. Miałam już dość takiego życia. Ni to panna, ni rozwódka. W dodatku zjawiła się Rona. I żeby tylko ona. Taki już był. No, więc zadzwoniłam do jego instytucji. Przedstawiłam się jako sekretarka dyrektora jakiegoś tam przedsiębiorstwa. Już nie pamiętam, co zmyśliłam. Jego sekretarka powiedziała mi, że pan dyrektor ma urlop i wyjechał do ośrodka zakładowego. Przyjedzie za dziesięć dni. Powiedziałam wtedy, że to bardzo pilna sprawa i poprosiłam o adres. Trochę się wykręcała ale w końcu podała mi. Wzięłam kilka dni urlopu i przyjechałam. I tu zastała pani Rome. Właśnie. W pierwszej chwili mało szlak mnie nie trafił. Ostatecznie nie byłam jeszcze jego żoną, nie musiał mnie okłamywać. Gdyby mi powiedział, że ta siurda tak go obchodzi, postawiłabym krzyżyk na wszystkim i niechby go sobie zabrała razem z jego forsą i sklerozą. Nie kochała go pani? Czy ja wiem? Wzruszyła ramionami. Lubiłam go, szczególnie na początku. Był jakiś taki inny niż moi znajomi. Znał się na malarstwie i na literaturze, umiał zamówić w restauracji takie różne dania o zagranicznych nazwach, dobrać do nich odpowiednią wódkę albo wino. Kelnerzy kłaniali mu się nisko, obsługiwali w pierwszej kolejności. To wszystko imponowało mi. Czułam się przy nim kimś lepszym niż wtedy, kiedy byłam sama albo z moją paką z czasów szkolnych. Oni byli tacy sami jak ja, pochodzili z robotniczych rodzin albo ze wsi. A on miał w sobie coś takiego, że od razu przypominały mi się powieści o arystokracji albo filmy o ludziach z wielkiego świata. Opowieść kwiecińskiej okazała się w sumie banalna mogła być równie dobrze prawdziwa jak zmyślona lub zaczerpnięta z pierwszego lepszego romansu. Sierżant pozwolił jednak wygadać się swobodnie swojej rozmówczyni. I jak się okazało, postąpił słusznie. Ponaglając ją lub zadając pytania na określony temat nie dowiedziałby się zapewne o długotrwałej znajomości Romy z Rzędzińskim. Kto wie? Jak to naprawdę było z tym zaangażowaniem jej na kelnerkę i kto je zainspirował, Łowicki czy sam Rzędziński? Wróćmy do sprawy dolarów. A więc zajrzała pani do domku Rzędzińskiego. Chciałam zajrzeć, sprostowała kwiacińska Kiedy byłam już blisko, drzwi się otworzyły i wyszła ta kelnerka. Roma, sierżant nie potrafił ukryć zaskoczenia. Tak. Była w nocnej koszuli i miała narzucony na ramiona płaszcz. W pierwszej chwili dosłownie osłupiałam. Potem szybko schowałam się za najbliższy domek i stamtąd ją obserwowałam. Poszła prosto do siebie. Wtedy pobiegłam do domku Alfreda. Drzwi były otwarte. Na oparciu fotela wisiała jego marynarka, spodnie, krawat. Pomyślałam, że poszedł na plażę. Tak wcześnie. Miał bzika na punkcie tych swoich skoków. Mówił, że dzięki nim czuje się młodo. Pobiegłam na plażę. Nie chciałam, żeby mnie ktoś zobaczył, więc nie poszłam zwykłą drogą, ale obeszłam dookoła ten budynek, w którym jesteśmy. Kiedy wyszłam nad jezioro, zobaczyłam Łowickiego. Klęczał na piasku, pochylony nad kimś. Kiedy wstał, Poznałam zwłoki Alfreda. Skąd pani wiedziała, że zwłoki? Od razu domyśliłam się, że nie żyje. Był jakiś taki sztywny, wyprostowany. Żywi ludzie tak nie wyglądają. Poza tym kierownik dziwnie się zachowywał, przykładał ucho do piersi, próbował robić sztuczne oddychanie. Potem rozejrzał się dookoła, patrzył nawet w moją stronę, ale mnie nie zauważył. Podbiegł do drzwi hangaru. Wtedy szybko schowałam się za budynek i wróciłam do domku Fredka. Przypomniałam sobie dolary. Jeżeli nie żyje, to już nie są mu potrzebne. Pomyślałam: A ja mam dziecko. Jego dziecko. Przeszukałam wszystkie kieszenie, zajrzałam do walizek, później przetrząsnęłam inne ubrania. Nigdzie ich nie było. Bardzo się denerwowałam. Dałam się. Że Łowicki podniesie krzyk, wszyscy wybiegną z domków. Jak wyjdzie na jaw zniknięcie tych dolarów, będzie na mnie. Przecież widzieli je ci, co grali z nami w brydża. No, właśnie, a oni twierdzą, że ich nie widzieli. Co było później? Wróciłam do swego domku i czekałam, aż się zrobi ruch w ośrodku, ale nadal było cicho. Z mego okna nie widać plaży. Więc nie wiedziałam, co się tam dzieje. Dopiero po dłuższej chwili usłyszałam jakieś głosy. Nie mogłam wytrzymać. Wyszłam i spotkałam kucharkę. Powiedziała mi, że Alfred nie żyje, a kierownik popłynął po milicję. Czy kucharka była wzburzona, przestraszona? Płakała. Wie pan, jak to jest ze starszymi kobietami? Zbyle powodu płaczą. Śmierć człowieka to nie jest byle powód, miał ochotę powiedzieć sierżant, ale się powstrzymał. Nie należy bez potrzeby peszyć świadka, zwłaszcza tak cennego jak Kwiecińska. Obserwowała pani dłuższą chwilę Łowickiego. Nie zauważyła pani, czy miał coś w ręce. Co na przykład? Powiedzmy coś takiego jak klucz do odkręcania śrub. Nie, nie widziałam. Może i miał, ale w kieszeni. Albo położył na piasku. A w którą stronę skierowana była deska trampoliny? Tak jak teraz czy jakoś inaczej? Może zechce pani wyjrzeć oknem? To na nic. Widziałam tylko ich. Wzroku nie mogłam oderwać. Sama nie wiem, jak to się stało, że tam nie pobiegłam. Chyba byłam za bardzo wstrząśnięta. Nie na tyle jednak, żeby zapomnieć o dolarach, pomyślał Romanowski. Jeszcze jedno pytanie: prenumeruje pani gazetę białostocką? Nie, ale czasami kupuje. Przeważnie w sobotę. Drukują wtedy krzyżówkę i program telewizyjny na dwa dni. Poza tym jest grubsza. Dziękuję pani. Nie mam więcej pytań. Kwiacińska z ociąganiem wstała. Ruszyła w stronę drzwi. Proszę pana, spytała przystając, czy teraz, kiedy powiedziałam już wszystko, będę mogła wyjechać? Zostawiłam dziecko sobcą kobietą. Myślę, że do jutra wszystko się wyjaśni odparł wymijająco sierżant. Nagle przyszło mu do głowy jeszcze jedno pytanie. Czy ma Pani przypadkiem przy sobie te dolary, które Pani wygrała w brydża? Pewnie, że mam. Jak człowiek trafi w takie złodziejskie towarzystwo? Musi zabierać ze sobą wszystko, co ma jakąkolwiek wartość. Wyjęła z torebki trzy pięciodolarówki i pięć banknotów jednodolarowych, podeszła do stolika i podała je sierżantowi. Romanowski obejrzał banknoty z większym zainteresowaniem, niż na to zasługiwały. Czy rzędziński całą sumę miał w takich banknotach? spytał na pozór obojętnie, oglądając dolary pod światło, jakby sprawdzał, czy nie są fałszywe. Ależ skąd? wykrzyknęła zniecierpliwiona jego ignorancją. Musiałby chyba chodzić z walizką. Rzeczywiście. To przecież kupa forsy. Proszę, niech pani to weźmie. Ostatecznie wygrała je pani. W Białym Stoku na ulicy Sienkiewicza jest sklep PKO. Mają tam ładne ubranka dla dzieci. Fakt posiadania dwudziestu dolarów przez Kwiecińską nie stanowił dowodu na istnienie owych pięciu tysięcy, o których mówiła. Sierżant postanowił jednak porozmawiać jeszcze raz z brydżystami. Nic to jednak nie dało. Wszyscy trzej zaprzeczyli zarówno temu, że grano na dolary, jak i temu, że rzędziński miał lub mógł mieć przy sobie taką kwotę. Nie tylko w tej sprawie byli jednomyślni, chociaż tym razem sierżant poprosił ich do siebie oddzielnie, ich zeznania brzmiały identycznie jak za pierwszym razem. Było to nawet trochę dziwne. Zazwyczaj ludzie przesłuchiwani powtórnie przypominają sobie jakieś szczegóły. Coś prostują albo rozwijają to, co mówili przed kilku godzinami. Inna sprawa, że wszyscy trzej najwięcej mieli do powiedzenia na temat poszczególnych rozgrywek brydżowych. Kijek nadal nie był pewien, czy słyszał kobiecy glos w momencie rozstania z rzędzińskim. Tyle tylko, że mniej stanowczo temu przeczył. W tej sprawie sierżant postanowił przycisnąć kramera. Twierdził pan poprzednio, że po wejściu do swego domku Rzędziński z kimś rozmawiał. To nie była rozmowa, zaprzeczył Kramer. Wyglądało to tak, jakby ktoś obudzony otwieraniem drzwi spytał: "Kto tam?" czy coś w tym rodzaju. Rzędziński nie odpowiedział? Nie, chyba nie. Zresztą, nie pamiętam. Chciało mi się spać. Nie miałem ochoty na przysłuchiwanie się cudzym rozmowom. Utrzymywał pan, że był to głos Jolanty Kwiacińskiej. Ja niczego nie utrzymywałem, przerwał stanowczo Kramer. O ile pamiętam, to pan spytał, czy mógł to być ewentualnie jej głos. Nie zaprzeczyłem temu. W tym ośrodku stosunki łączące tych dwoje dla nikogo nie były tajemnicą. One wprawdzie my afiszował się tym, wymógł nawet, że zamieszkała w innym domku, ale sprawa była oczywista. Był pan tu, kiedy przyjechała Kwiacińska. Jak jej zjawienie się powitał Rzędziński, czy był zaskoczony, czy raczej wyglądało na to, że czekał na nią. Kramer chwilę zwlekał z odpowiedzią, jak gdyby usiłował przypomnieć sobie ten moment. Rzędziński to nie był taki zwyczajny człowiek jak pan czy ja, rzekł po chwili, starannie dobierając słowa. To był, proszę pana, światowiec. W każdym razie na takiego pozował. Ludzie tego pokroju nie okazują zdziwienia z byle powodu. Odniosłem jednak wrażenie, że przybycie tej dziewczyny bardzo go poruszyło. Później słyszałem dobiegające z ich domku odgłosy sprzeczki albo raczej żywej wymiany zdań. O co się kłócili? No, wie pan, obruszył się. Kramer. Nie mam zwyczaju podsłuchiwać. Mogę się tylko domyślać, że powodem nieporozumienia była jedna z kelnerek, Roma. To ta, która usiłowała poderwać Rzędzińskiego? Znów jakieś nieporozumienie. To Rzędziński ją podrywał, jak to pan był łaskaw określić. Czynił to, jak na niego, wręcz ostentacyjnie, a w każdym razie w sposób na tyle jawny, że budziło to nasze zażenowanie. Bądź co bądź, ta dziewczyna jest w wieku jego córki. Czy nie wydaje się panu prawdopodobne, że to ona była tej nocy w domku rzędzińskiego, a nie kwiecińska? A wie pan, że to możliwe, odparł kramer po namyśle. Wówczas w nocy taka ewentualność nie przyszła mi do głowy, ale teraz, kiedy to sobie przypominam. Oczywiście, nie mam pewności, była, jak wspomniałem, mgła, ale to mógł być jej głos. Od kogo dowiedział się pan o śmierci Rzędzińskiego? Od żony. Obudziła mnie na chwilę przed pańskim przybyciem. Byłem wściekły, bo spałem zaledwie parę godzin. Kiedy jednak powiedziała mi o co chodzi, to straszne, proszę pana. Nie byliśmy wprawdzie przyjaciółmi, ale znaliśmy się parę lat. A skąd pańska żona dowiedziała się o wypadku? Usłyszała rozmowę kwiecińskiej z kucharką. Stały niedaleko naszego domku. Ścianki są tu takie cieniutkie, że słyszy się przez nie każdy dźwięk. Sierżant nie przypuszczał wprawdzie. Że brydżyści odwołają swoje poprzednie zeznania i ochoczo przyznają się do gry na dolary, ale po odbyciu rozmów z Kinkiem, putą i kramerem zaczął znów wątpić w prawdziwość zeznań kwiecińskiej. A jeśli się założy, że Rzędziński nie miał tych pieniędzy, to automatycznie należy też odrzucić hipotezę morderstwa na tle rabunkowym. Co prawda dolary mogła zabrać Roma Jeśli wierzyć zeznaniom kwiecińskiej. Była w domku Rzędzińskiego po jego wyjściu. Uzupełniając to o zeznania Kramera, można na upartego przypuszczać, że Roma spędziła tam całą noc. Jeśli tak, to jest wyjątkowo cennym świadkiem. Musi wiedzieć, kiedy Rzędziński wyszedł. Należy ją jeszcze raz przesłuchać i to nie bawiąc się w ceremonię. Przedtem jednak trzeba zgromadzić więcej materiału, aby się nie mogła wyługać. Niemożliwe, aby ta druga kelnerka i kucharka nie słyszały, gdy ich współlokatorka wychodziła. A już z pewnością wiedzą, kiedy wróciła. Na zeznaniach Kwiecińskiej nie można polegać, ale mreszczyńska to solidna osoba. Trzeba także przesłuchać jeszcze raz pozostałych wczasowiczów. Wątpliwe, by wrzosińscy czy ten odludek, rybak, wiedzieli coś o dolarach. Może jednak rzucił im się w oczy jakiś szczegół na tyle drobny, że nie przywiązywali do niego wagi. Przedtem przesłuchał ich raczej pobieżnie w przekonaniu, że ma do czynienia z nieszczęśliwym wypadkiem. Skoro jednak w grę wchodzi morderstwo, trzeba rzecz potraktować bardziej serio. Rozmowa z Wrzosińską dostarczyła jedynie doznań natury estetycznej. Pani profesor nie była może klasyczną pięknością ale sierżant musiał w duchu stwierdzić, że nawet jego Elka dopięt jej nie dorosła. Poza tym przy bliższym poznaniu okazała się sympatyczna, w przeciwieństwie do męża, mającego najwyraźniej uprzedzenie do milicji. Tym razem, o dziwo, i on był nieco mniej bojowy. Nie obruszył się nawet, gdy Romanowski ponownie począł go wypytywać o szczegóły związane z jego przybyciem do ośrodka oraz o przebieg wczorajszego popołudnia i wieczoru. Dodał też z własnej inicjatywy to, co już wcześniej powiedział Sawosiowi, a mianowicie, że skakał z trampoliny. Czy pan przypadkiem czegoś nie zgubił? Spytał zgłupia franc sierżant. Nie a przynajmniej nic mi o tym nie wiadomo, odparł Wodniak zaskoczony nieoczekiwaną zmianą tematu. Jednak mniej więcej o dwunastej szukał pan czegoś koło sanitariatu. Niewinna uwaga wywołała zdumiewający skutek. Wodniak zbladł, potem równie nagle krew uderzyła mu do głowy. Do jasnej cholery, wykrzyknął, zrywając się z fotela. Co to za ośrodek? W życiu nie słyszałem o takim campingu, żeby w nim szpiegowano człowieka dzień i noc. No, więc dobrze, wstawałem o dwunastej w nocy. I byłem nie tylko w okolicy, ale nawet w samym sanitariacie. Mam chyba prawo mieć rozwolnienie. Ostatecznie jest to moja prywatna sprawa i jeśli ktoś może mnie o to wypytywać, to lekarz, a nie milicja. To jakieś nieporozumienie. Widziałem pana nie w nocy, bo mnie tu przecież wówczas nie było, ale o dwunastej w dzień. Wrzosiński chwilę zbierał myśli. Wreszcie zrozumiał sens pytania sierżanta. Przepraszam, mruknął wracając na fotel. Jestem ostatnio dziwnie rozdygotany. Powinienem był się domyślić, o co chodzi, widziałem przecież pana stojącego na górnej platformie trampoliny. Szukałem po prostu kawałka mocnego drutu, zdawało mi się, że widziałem coś odpowiedniego w tamtej okolicy. Dwa dni temu urwała mi się klamura przy plecaku. Na biwakach w lesie nie miałem czym jej zastąpić. No i znalazł pan ten drut? Tak. Trochę za miękki, ale z braku laku. Jeszcze raz przepraszam. Zachowałem się jak troglodyta. Drobiazg? Ale skoro pan już wspomniał o tym... hm... przymusowym nocnym spacerze, to może przy okazji powie mi pan, czy nic się panu nie rzuciło w oczy? Nie wiem, o co panu chodzi. Najerzył się znowu wodniak. Och, dlaczego jest pan taki podejrzliwy? Sam nie wiem, o co mi chodzi. Pytam po prostu. Czy nie spotkał pan na przykład kogoś lub nie zauważył czegoś, co by odbiegało od normy? Nie, nie jestem pewien. Rozumiem, że pan chce ustalić okoliczności śmierci tego człowieka, ale właśnie dlatego nie wiem, czy powinienem. Może osądzimy to wspólnie? Zaproponował sierżant, uśmiechając się ugodowo. W nocy była mgła. Więc moja latarka właściwie nie na wiele się przydała. W pewnym momencie zdawało mi się jednak, że dostrzegłem jakąś postać. Mężczyznę czy kobietę? To była kobieta. Odniosłem wrażenie, że chciała ukryć się za drzewo. Zrobiło mi się głupio. Ostatecznie nie każdy ma ochotę z byle drobiazgiem gnać do sanitariatu. Zgasiłem latarkę, żeby jej nie zawstydzić. Było jednak tak ciemno, że po paru krokach znów ją musiałem zapalić, bo zaczepiłem się raz i drugi o korzenie. Świeciłem tylko pod nogi i więcej już tej postaci nie widziałem. Kiedy jednak dochodziłem do sanitariatu, usłyszałem stuk zamykanych drzwi. W której części ośrodka? Mniej więcej w tej, gdzie mieszkał ten dyrektor, który się zabił. W czasie porannej rozmowy nie wspomniał pan o tym. Nie przywiązywałem wagi do tego spotkania. Prawdę mówiąc, nadal nie jestem pewien, czy naprawdę kogoś widziałem. Mogło to być złudzenie wywołane mgłą. A stuk drzwi? Proszę pana, uśmiechnął się wodniak. Tu jak ktoś przewraca się na tapczanie na jednym krańcu wyspy, to na drugim słychać skrzyp sprężyn. Mógł ktoś przez sen trącić taboret albo nocną szafkę. Po niedawnym wzburzeniu nie pozostało śladu. Wrzosiński starał się najwyraźniej zatrzeć złe wrażenie, jakie wywarł na sierżancie podczas poprzednich spotkań. Od pierwszego momentu uwagę jego zaabsorbowała zabytkowa rama stojąca pod ścianą. Zerkał na nią od czasu do czasu, a gdy sierżant dał do zrozumienia że uważa rozmowę za zakończoną, rzekł, wskazując skinieniem głowy interesujący go przedmiot. Ładna robota. Druga połowa XVIII wieku. Zna się pan na tym? Powinienem, uśmiechnął się wrzosiński, choć, prawdę mówiąc, sporo wiadomości ulotniło się z głowy natychmiast po zdaniu ostatnich egzaminów. Jestem historykiem sztuki, wyjaśnił. Zajmowałem się także trochę konserwacją, jeszcze jako student. Co ten muzealny grat robi w tym ośrodku? Właśnie się nad tym zastanawiam. Czy ta rama ma jakiś związek z? No, z tym, co tutaj zaszło? To znaczy ze śmiercią Rędzińskiego? Raczej chyba nie. Odkryłem ją w domku kierownika ośrodka. Powiedziałem, że mi się podoba. I została mi wspaniałomyślnie ofiarowana. Ach, tak. W głosie Wrosińskiego zabrzmiała ulga. A może nutka zawodu? Spodziewał się widać Bóg wie jakich rewelacji. Rybak nawet na przesłuchanie przyszedł z książką. No i jak? Potwierdziły się moje domysły z tym czołgiem. Spytał od drzwi. Nie. O co w takim razie rzędziński rozbił głowę? Może o kamień? Albo o jakąś wystającą rurę czy deskę? Wszystko wskazuje na to, że był to nieszczęśliwy wypadek. Owszem, słyszałem, jak Łowicki na ten temat tokował, ale uznałem, że to zwykły bluff. Ze strony Łowickiego? Nie, pańskiego zwierzchnika. Stwierdził spokojnie rybak. Gdybyście panowie naprawdę doszli do wniosku, że był to wypadek, nie wracałby pan tu, żeby nas maglować od początku. Ktoś pomógł rzędzińskiemu przenieść się na tamten świat, to oczywiste. Kto wie, czy nie sam łowicki, choć zbyt wiele poszlak wskazuje na niego. Jakież to poszlaki? Grubas zaintrygował sierżanta. Kto by się po nim spodziewał, że tak go obchodzi to, co się dzieje w ośrodku? Wszystkie. Przeniósł trampolinę, wiedział o zatopionym czołgu, wreszcie to on znalazł zwłoki. O wraku wiedziała także kucharka, zauważył sierżant. No i pan. Zgadza się, kucharka jednak nie miała żadnych szans. Potrafi pan sobie wyobrazić, jak wspina się na trampolinę, żeby zmienić położenie deski? A skąd pan wie o desce? Widziałem, jak była przytwierdzona wczoraj po południu, a jak dzisiaj rano, zanim pan przyjechał, odparł z satysfakcją Grubas. Zauważyłem też, że ją pośpiesznie zdjęto, a później przymocowano tak jak wczoraj. Bystry z pana obserwator. No, a co ma pan na swoją obronę? Chyba głównie to, że nie miałem żadnego powodu zabijać rzędzińskiego, a i możliwości także niewielkie. Nie ja decydowałem o ustawieniu trampoliny akurat tam, gdzie groziło skaczącemu największe niebezpieczeństwo. To nie są przekonywające dowody, uśmiechnął się przekornie Romanowski. Ma pan jednak szczęście, to zapewne robotnicy niewłaściwie przymocowali tę deskę. Rzędziński, trochę podpity, nie zwrócił na to uwagi. No i stało się. To, co pan mówi, też nie brzmi zbyt przekonywająco. Zrewanżował się rybak. Skoro jednak władza tak uważa, wzruszył ramionami. Jakby chciał powiedzieć: robiłem, co mogłem, żeby wam pomóc. Skoro się jednak upieracie wbrew oczywistym faktom uważać czarne za białe, ja umywam ręce. Co tu robi ten antyk? spytał zmieniając temat rozmowy. Po tylko on spośród przesłuchiwanych po południu okazał żywsze zainteresowanie zabytkową ramą. Inni wprawdzie zerkali na nią, ale albo nie starczyło im śmiałości, by spytać o jej pochodzenie. Albo ich zainteresowanie starym gratem wynikało po prostu stąd, że swym wyglądem kontrastował z nowoczesnym wyposażeniem pokoju. Albo też wiedzieli, skąd się ta rama wzięła i jaki obraz był w nią oprawiony i dlatego woleli nie poruszać tego tematu, uzupełnił swoje rozumowanie Romanowski. Wiadomość, że rama jest darem Łowickiego, najwyraźniej wywarła na rybaku wrażenie. Wstał z fotela z żywością, o jaką nikt by go nie posądził. Chwycił ramę i podszedłszy do okna począł ją z uwagą oglądać. Interesował go nie tylko nadwerężony tu i ówdzie ornament, ale także odwrotna strona, gdzie, jak to sierżant znakomicie pamiętał. Znajdował się inicjał długoletniego właściciela pejzażu Mirysa, wypisany pospiesznie kopiowym ołówkiem w pierwszych dniach niemieckiej okupacji, kiedy to w obawie przed rekwizycją Stanisław Piotrowski po dogadaniu się z proboszczem ukrył swoje zbiory w jednej z wiejskiego kościółka. Stara rzecz, mruknął rybak. Przed wojną można to było kupić za grosze na tandecie, dziś nawet muzea oprawiają obrazy w falsyfikaty. Łatwiej było przechować płótno niż ramy. Widzę, że zna się pan na tym. Ja? wykrzyknął Grubas. Ja bym się miał na tym nie znać. Jestem przecież. Tu zawahał się na ułamek sekundy, dostatecznie stary, żeby znać się na wszystkim, dokończył i roześmiał się głośno. Skąd jednak takie zainteresowanie u tego pacykarza? Nie posądzałem go o taki dobry gust. I chyba słusznie, skoro pozbył się tego tak łatwo. Jeszcze raz się roześmiał, postawił ramę na poprzednim miejscu. Ma pan jeszcze jakieś pytania, rzekł siadając o ciężale. Znów był apatycznym tłuściochem, którego nic nie może wytrącić ze stanu obojętności wobec otoczenia. Sierżanta uderzyło, jak bardzo jest podobny do Sawosia. Nie tylko dlatego, że również mógłby z powodzeniem nosić przezwisko baryły. To, co ich łączy, jest właściwie trudne do sprecyzowania. Sprowadza się do kontrastu między ich wyglądem a faktycznymi predyspozycjami, między fizyczną ociężałością i żywością psychicznych reakcji. Sierżant najchętniej spytałby go, co naprzód chciał powiedzieć, gdy w ostatnim momencie przeinaczył treść rozpoczętego zdania. Czy jednak warto o to pytać? Ludzie tego pokroju mówią tylko to, co chcą. Jeśli rybak postanowił swoje zainteresowanie ramą obrócić w żart będzie się tego konsekwentnie trzymał? Znał pan dobrze rzędzińskiego? Owszem, dość dobrze. Jaki to był człowiek? Grubas zmrużył jeszcze bardziej swoje maleńkie oczka. Przez moment sierżantowi wydawało się, że dostrzega w nich z trudem maskowaną wściekłość. Słowa, jak je usłyszał, a zwłaszcza ton, jakim zostały wypowiedziane, przeczyły jednak temu. Cóż, człowiek jak człowiek, wycedził obojętnie rybak. W miarę uczciwy i solidny, trochę bardziej niż inni zarozumiały i pewne siebie. Pozował na angielskiego dżentelmena. Udawało mu się to jako tako, póki nie wypił kieliszka wódki. Wtedy wyłaziło chamstwo, a potrafił być nawet niebezpieczny. W jakim sensie? W najbardziej, że tak powiem, namacalnym uśmiechnął się ironicznie rybak. Wyczytał gdzieś, że lew rzucał w swoją żonę szklankami z gorącą herbatą. Uznał, że jeśli myślicielowi wywodzącemu się ze starego, arystokratycznego rodu nie przynosiło to ujmy, to i on może sobie pozwolić na podobne ekstrawagancje. Krótko mówiąc, rwał się do rękoczynów jak szczeniak, co nie powinno pana chyba dziwić. Czy te jego skoki z trampoliny o najprzedziwniejszych porach dnia i nocy, często w deszcz i zimno, nic panu nie mówią? To był, proszę pana, wiekuisty chłopiec. Przyznam, że mnie taka postawa imponuje. Zaoponował sierżant. Mam na myśli te skoki. To zrozumiałe jest pan młody. W wieku rzędzińskiego, w moim ludzie powinni imponować czymś innym. Ktoś zapukał do drzwi. Proszę, zawołał sierżant. Wszedł kapral straszyński którego Romanowski pamiętał z jednej z odpraw w komendzie powiatowej. A więc Sawoś zgodnie z obietnicą zadbał o posiłki. Obywatelu sierżancie! Dajcie sobie spokój z meldunkami, przerwał mu Romanowski, uświadamiając sobie jednocześnie, że mimo woli naśladuje w tym Sawosia. Przyjemnie mi się z panem rozmawiało, zwrócił się do rybaka. Ale w tej chwili jestem tu zbędny, prawda? Rybak kociężale wstał z fotela. Gdyby pan jeszcze czegoś potrzebował, chętnie służę. Przywiozłem telefonogram, rzekł Straszyński, ledwie za grubasem zamknęły się drzwi. Od majora? Tak. Podobno to bardzo ważne, chociaż wydaje mi się, że w ostatnim zdaniu zaszła chyba jakaś omyłka. Może włączyła się radiofonia przewodowa. Próbowałem to wyjaśnić, ale po tamtej stronie odłożyli słuchawkę. Telefonogram zawierał zaledwie parę zdani. W płucach brak śladów wody. Na kluczu nie znaleziono odcisków palców. Żadnych. Badania trwają. Szukaj szota. Wszyscy prenumerują gazetę białostocką. Co to jest szot? Spytał sierżant. Lina służąca do regulowania napięcia żagla, poinformował ochoczo Kapral. Dziwnie brzmi natomiast ostatnie zdanie. Wygląda to jak hasło reklamowe, no nie? Owszem, ale to nie hasło. Natomiast z tym, jak mu tam, Romanowski zajrzał do tekstu. Szotem sprawa jest niejasna. Tu nie ma ani jednej żaglówki. Coś takiego. Zdziwił się Kapral. A przecież to najprzyjemniejszy sport. Kończę właśnie kurs żeglarski. Mamy nad ośrodek szkoleniowy lok. Jeżeli zostanę dłużej w Augustowie, obowiązkowo sprawię sobie żaglówkę. To nie jest nawet takie drogie, a jaka przyjemność. Nie warczy, nie smrodzi. Gdyby jeszcze obniżyli opłaty za śluzowanie w przewięzi, można by w każdy wolny dzień uciec na stuleniczne. Bo na necku i białym już za duży tłok. Co u diabła z tym szotem? Myślał sierżant nie słuchając entuzjastycznych wywodów kaprala na temat żeglarstwa. Mógłby baryła być trochę mniej lakoniczny. Podejrzewa, że Rzędzińskiego uduszono, czy co? Bzdura. Na szyi pozostałaby sina bruzda. Poza tym jest przecież ta głęboka rana na głowie. Brak wody w płucach oznacza, że nie powstała w wyniku uderzenia o wrażenie jakąś inną przeszkodę znajdującą się na dnie. Nawet w ostatnim odruchu musiałby wciągnąć do płuc trochę wody. Zabito go więc gdzie indziej i wrzucono do wody martwego. Trampolina posłużyła za parawan maskujący faktyczną przyczynę śmierci i jednocześnie wskazujący na Łowickiego, jako na potencjalnego winowajcę. On sam dal się w to wciągnąć, stąd jego uziłowania, aby zmienić położenie deski. Dlaczego jednak nie zostawił na kluczu odcisków palców? Mogę już odejść. Obudził go z zamyślenia głos Straszyniskiego. Właściwie mam dyżur przy telefonie, ale chłopcy zgodzili się mnie zastąpić. Chciałem zobaczyć jezioro i ten ośrodek. Fajnie tu. Rzeczywiście, potwierdził bez entuzjazmu Romanowski. Wracajcie na posterunek. Gdyby znów było coś do mnie, dawajcie natychmiast. Po odejściu, kaprala Romanowski raz jeszcze przejrzał telefonogram. Skąd Barydę strzeliło do głowy posługiwać się żeglarskim żargonem, pomyślał ze złością. Głowy dam, że się na tym zna jeszcze mniej niż ja. Tak czy owak trzeba przy okazji rozejrzeć się za tą liną. Zwłaszcza, że przyjęta na wstępie koncepcja zawaliła się do reszty. Na dobry ład trzeba wszystko zaczynać od początku. Bo jeśli Rzędziński nie zginął w wodzie, to znaczy, że mógł zginąć wszędzie. I mógł go zabić każdy. Uzupełniwszy notatki sierżant włożył telefonogramy między kartki brulionu, Rzucił go na stół i wyszedł ze swego zaimprowizowanego biura, zamykając starannie zarówno pokój, jak i drzwi zewnętrzne. Dopiero wyjmując klucz z zamka uprzytomnił sobie, że zamykanie drzwi nie ma najmniejszego sensu, ktoś i tak wchodzi tu kiedy chce. Lepiej było zabrać zeszyt ze sobą. Nie chciało mu się jednak wracać. Zresztą nie odchodził daleko. Miał zamiar porozmawiać z Mereszczyńską która o tej porze powinna być w kuchni. Starsi ludzie bardzo niechętnie mówią, kiedy ich słowa ktoś notuje. A przecież chodzi o delikatną sprawę kucharka lubi te dziewczęta. Bardzo wątpliwe, czy zechce powiedzieć coś, co mogłoby zaszkodzić Romie.